Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na kolejną rozkminę taktyczną, w której zobaczymy pistoletówkę zaproponowaną przez Team Spirit na mapie D-Cash, który będzie polegał na splicie trzech zawodników od mida przez wenty do ventrumów, a następnie na bombside B, supportowanych przez dwóch zawodników wchodzących na bombside B od strony magazynu i rzucających właśnie stamtąd granaty. Zawodnicy mają odsmokowane CT oraz spalony headshot wraz z standardem. Dodatkowo wyrzucany jest flash na wyjście z wentów oraz na wyjście na bombside B. Zwróćmy uwagę na poszczególnych graczy, a pierwszym z nich jest supportujący gracz rzucający smoka na początku rundy na przejście bombside'u B. Zawodnik ma za zadanie zwrócenia uwagi na siebie, zrobienie coś w stylu fejka, jednak ostatecznie jest to właśnie wejście na bombside B, gdzie rzuca on jeszcze flesza właśnie pod wenty i rzuca flesza na wyjście bombside'u B. Ostatecznie jego zadaniem jest również zaplantowanie paki na ventrumy. Jego pozycja na afterplancie to po prostu standard. Drugi zawodnik supportujący ma za zadanie rozbicie szyb w toksikach. Następnie udaje się właśnie do toksików i stamtąd rzuca smoka na CT, następnie mołotowa na standard oraz headshot i wybiega z pozostałymi zawodnikami, którzy już znajdują się w ventrumie. Po zdobyciu bombside'u B oraz zaplantowaniu paki udaje się na toksik i stamtąd wyczekuje ewentualnej rotacji zawodników CT. Trzech zawodników z mida na początku pasywnie stoi na czerwonej oraz na skrzynce tuż przy garażu, wyczekują i zdobywają ewentualną informację na temat puszujących CT-ków pod wenty czy też pod boosta. Następnie wybiegają mina, skierują się w stronę wentrów, następnie przez ventrumy wbiegają na bombside B. Pierwszy zawodnik ma za zadanie sprawdzenia headshota oraz sighta oraz zajęcia bombside'u B. Po zaplantowaniu paki udaje się pod niebieską i właśnie na tej pozycji wyczekuje odbijających antyterrorystów. Kolejny zawodnik ma za zadanie utrzymanie kontroli nad ventrumami. To on sprawdza ciemnie i ewentualnie miałby za zadanie tradeować zawodnika wychodzącego na headshot czy standard na bombside B. Ostatni zawodnik to tak zwany second entry. To on ma za zadanie tak naprawdę tradeować jakichkolwiek zawodników, którzy by ewentualnie sprawdzali ciemnie, czy właśnie sprawdzali bombside B. Ostatecznie zostaje podsadzona na wenty i właśnie stamtąd wyczekuje rotacji zawodników CT właśnie przez tą pozycję. Wszystko wygląda pięknie, jednak występuje na to kontra. Zawodnicy CT właśnie ją wykorzystali, ponieważ odpuścili oni bombside B i zdecydowali się na retake. Odsmokowali oni cebulę oraz ventrum, następnie zajęli oni bombside i zdefowali pakę, gdzie większość terrorystów była poza bombside'em. Czy to w ventrumach, czy to zachodzący zawodnik od venta przez gniazdo. To było wszystko w tym odcinku, dzięki za obejrzenie oraz do usłyszenia w następnych. Cześć!